W 2009 roku orkiestra zajęła drugie miejsce w powiatowym przegrodzie Orkiestr Dętych w Myślenicach. Największym zaszczytem dla orkiestry był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra w 2004 roku. Inne ważne występy odbyły się m.in. w Teatrze Wielkim w Warszawie z okazji Dnia Papieskiego, w Teatrze Stu w Krakowie, w ramach programu Europa da się lubić, w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, jak również w programie Mam Talent. W czerwcu 2010 roku orkiestra uświetniła uroczystości beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, także mają całkiem sporo osiągnięć, a już za moment zobaczymy, jak grają i specjalnie dla nas zagrają. Axel F. Kolejny utwór to będzie Pożegnanie Ojczyzny, a ostatni, trzeci, Bratanki. No właśnie, to wszystko. Scena należy do Was. We'll be right back.
Andrzeja Jędryska. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. A ta koleżanka? 10. Nawet 10 lat, proszę państwa, na ogromne brawa. Już tak grają w takiej orkiestrze. Przed nimi na pewno wielka muzyczna kariera na wielu festiwalach muzycznych, nie tylko w trakcie Echa Trąbic. A teraz, drodzy państwo, oddaję głos jurorom. Dzień dobry państwu. Pozwolę sobie odczytać protokół dzisiejszego przeglądu orkiestr. Komisja Artystyczna Eliminacji Powiatowych 37. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trąbity Bieliczka, 18 maja 2014 rok. Komisja w składzie: przewodniczący Stefan Żuk, pani Agnieszka Szczepaniak, pan Piotr Czajczyk oraz pan Stanisław Migacz. Po wysłuchaniu 6 orkiestr biorących udział w eliminacjach do udziału w finale 37. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trąbity zakwalifikowano wszystkie orkiestry. I takie rozstrzygnięcia podobają nam się najbardziej. Żeby się państwo nie pomylili, to ja odczytam. Krakowskie Orkiestry Staromiejskie, Orkiestry ze Świątyni Górnych, Orkiestry z Postolic, Orkiestry z Zielonych, Orkiestry z Biskupic, Orkiestry ze Skomielnej Czarnej. Wszystkie. Komisja dziękuję serdecznie organizatorom oraz wszystkim orkiestrom za udział, a organizatorom za przygotowanie dzisiejszego przeglądu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję bardzo. Cieszymy się bardzo, proszę państwa. A więc widzimy się w takim samym składzie, albo i nawet szerszym, na finale w Nowym Sączu. Serdecznie państwa również tam zapraszam. Wszyscy nasi reprezentanci tam na pewno się pojawią. Będziemy trzymać za nich bardzo mocno kciuki. Wszystkim oczywiście muzykom i orkiestrom, które dzisiaj się prezentowały, życzymy powodzenia. No i mam nadzieję, jak największych sukcesów. Bardzo serdecznie państwu dziękuję i zapraszam na kolejny przegląd orkiestr dętych. Mam nadzieję za rok również w Wieliczce. Do zobaczenia.